Ja tylko chciałem, a propos tego, że rzeczywiście przekonało mnie to z tym, bo rzeczywiście wszędzie, gdzie są pieniążki unijne, to się rzeczywiście reklamują. Dlatego głosowałem za tym, bo rzeczywiście reklamują się. To mnie znaczy tylko, to mnie że pan jest słowarem. To znaczy, że pan jest jednak otwarty na argumenty merytoryczne. Jak? Każdy czas jest... kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kolejnej listy zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, druk numer 246. Już? Kolejna dotyczy zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, czyli przeniesienie 10 tysięcy na dwa zadania. I tutaj, tak jak powiedziałem, pomniejszymy kwotę tą remontową taką, która była i zwiększymy o dwa zadania merytoryczne, czyli pierwsze zadanie, które jest, to jest organizacja wypoczynku i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z terenu dzielnicy 16, jak widać zaznaczono. A drugi jest wypoczynek osób niepełnosprawnych z terenu dzielnicy 16. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, był pewien konflikt między organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, gdzie jedna z organizacji powiedziała, że my faworyzujemy jakieś dzieci. I to mnie bardzo, bardzo zabolało, bo ja osobiście bardzo chętnie chciałbym pomagać wszystkim osobom potrzebującym niepełnosprawnym, a tutaj ktoś jakby próbuje jakby grać tymi osobami w jakiś sposób, moim zdaniem, niewłaściwy. I dlatego powiedziałem, że podniosę tutaj tą sprawę, żeby tutaj jakby nie było podziału, że te są dzieci lepsze, a tamte są gorsze. I choćby nawet to wyglądało w sposób taki bardzo chaotyczny i ekspresowy, to intencja jest taka. Pomagajmy tym, którzy w dzielnicy 16 potrzebują. Mówimy tutaj o osobach niepełnosprawnych. Jeżeli jest taka możliwość i jest szansa, że te dzieci będą mogły skorzystać nie z tej organizacji jednej, tylko z dwóch innych, które się zajmują tymi dziećmi, faktycznie, to ja uważam, że należy podjąć takie starania i dać im szansę. I dlatego po 5 tysięcy chcemy przeznaczyć na właśnie te dwie organizacje. Jedna to są dzieci równe, organizacje równi sobie, gdzie, tak jak powiedziałem, funkcjonuje to, wielokrotnie byłem na tych spotkaniach. A druga, pani Podlaszewska, tutaj jest temat... Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych. Te osoby niepełnosprawne w jakiś tam sposób się przenikają, bo korzystają z różnych form. Oni się między sobą znają. Nie chciałem uczestniczyć w ich jakichś tam przepychankach. Uważam, że my jako dzielnica powinniśmy pomagać dzieciom niepełnosprawnym. I to bez względu na to, czy tutaj są popierani przez taką opcję, tutaj są przez taką. Uważam, że przez dobrych ludzi powinni być popierani przed pracą. I to jest jakby esencja tego, dlaczego ten projekt uchwały jest przygotowany i przedstawiony Państwu do rozmowy. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. To znaczy, panie przewodniczący, proszę dopytać. Ja dopytam właśnie. To mówi pan, że są popierane, to znaczy przez kogo one są popierane, przez jakie organizacje? Już powiem. To znaczy, kwestia była taka, że gdzieś się pojawiały kwestie PiS, Platforma i to mnie zabolało. Ja osobiście, tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żeby tutaj ktoś bawił się w takie rozgrywki i dla mnie nie było znaczenia, czy ktoś jest tutaj popierany przez tą organizację, a tutaj przez tą. Coś były takie. Znaczy, że jedna jest opierana przez jedną organizację, a druga... Ja nie powiedziałem. Były takie boje w dzielnicy 18. Ja do tych bojów nie chcę mieć. Jasne, oczywiście, że tak. Prawda? Chcemy pomagać. To jest pana czas. Ja mam. Dziękuję bardzo. Ja chciałem dodać tylko, że brałem udział właśnie w komisji, która będzie rekrutować osoby. Ustaliliśmy takie w miarę czytelne kryteria, wiek, dochód, stopień niepełnosprawności, potrzebne orzeczenie. Prośbałem na osoby z dofinansowania do spektrum. Dzięki temu, że ma dofinansowanie, zostaje większa kwota na kolejne osoby, które na przykład takiego dofinansowania nie mają. Więc dosyć fajnie to jest opracowane i będziemy w maju, czy kończy pracę, czy 12 maja można. To, o czym pan radny mówi, to jest ta pierwsza część 5 tysięcy, które było przeznaczone jako porozumienie dzielnic, gdzie chcieliśmy to wszystkie dzielnice na Nowogródzkie zrobić. Nie, nie, cztery.
Było więcej, ale tam właśnie pojawiły się jakieś kluczki, których ja nie chcę wnikać. My do tego, do tych 5000, które już mamy zapisane, dokładamy 2 razy po 5, żeby inne organizacje, które też się zajmują, mogły z tego korzystać. Mam nadzieję, że to podobną procedurę przejdzie, jak tutaj wypracowana została przy tym jednym zadaniu. Uważam, że trzeba korzystać z doświadczenia, które już w tym temacie. Kto by jeszcze chciał zadać pytanie? Coś jeszcze nie jasne, bardzo proszę. Nie ma. A więc zamykam dyskusję na ten temat, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych.